to nie jest tylko dzisiaj. To jakby te emocje i stres i ta wielka niewiadoma jest z nami już od paru tygodni. Szczerze mówiąc, wszyscy już czekamy na, po prostu na decyzję, jakakolwiek ona nie będzie, to już po prostu każdy będzie mógł odetchnąć i wiedzieć, w którą stronę iść, bo no, powiem, że dużo nas kosztuje te ostatnie tygodnie, to nie jest proste. Na pewno brak doświadczenia niektórym zawodnikom, jednak trening, a ściganie się to są dwie różne rzeczy. Ja wiem na swoim przykładzie, że ja do jakiejś formy i zbierania takiej pewności siebie dochodzę właśnie na zawodach. Na treningu nie potrafię się tak zmobilizować. Oczywiście ciężko pracuję i wiem, co mam zrobić, natomiast cieszę się też, że jestem takim zawodnikiem, który jednak na zawodach jeździ o wiele lepiej niż na treningu. Więc no rzeczywiście bardzo mało startów, szczególnie ubolewamy nad tym, że nie było teraz Mistrzostw Europy, jakby takiego ostatniego sprawdzianu przed igrzyskami. Poza tym to jest też bardzo fajna impreza, którą lubimy, lubimy się tutaj ścigać i no wielki żal, że nie było tego. Natomiast no, bycie ciągle w procesie treningowym jest trudne, bo fajnie by było kiedyś zejść w końcu z tych obciążeń i trochę odetchnąć. No ale no, nie mamy na to wpływu, jakoś musimy sobie radzić. Czujemy trochę ten niepokój związany właśnie z brakiem decyzji, jeszcze czekamy na to, abyśmy mogli w końcu się cieszyć. Tak naprawdę z sukcesu całej grupy, bo to, co zrobiliśmy, jest już duże, natomiast trzeba będzie dalej wspierać tych, którzy jadą na igrzyska i jakby wiemy, że to jest dopiero początek, bo ostatnie 4 lata były trudne, treningi były trudne, to przyniosło rezultaty i dalej będziemy je wykorzystywać. Natomiast to jest też młoda grupa, która myślę, że większość z nich będzie jeszcze lepsza za 4 lata.